Witam w drugiej części kursu Start z Raspberry Pi. W tym odcinku przedstawię, jak przygotować naszą malinę i zestaw wtykowy. Zaczniemy od podbrania narzędzia NOPS, dzięki któremu w łatwy sposób zainstalujemy system Raspbian. W tym celu wchodzimy na oficjalną stronę projektu Raspberry Pi, na stronę www.raspberrypi.org. Następnie przechodzimy do działu Downloads, w którym znajduje się paczka z narzędziem NOPS. Paczkę możemy pobrać za pomocą klienta Torrent lub bezpośrednio ze strony. Gdy już pobierzemy paczkę, możemy zabrać ją za przygotowanie karty SD. Kartę wkładamy do czytnika w naszym komputerze lub laptopie. Następnie przechodzimy do katalogu, gdzie pobraliśmy paczkę z NOPS-em. Otwieramy plik, a następnie zaznaczamy jego całą zawartość i kopiujemy do schowka. Następnie przechodzimy do naszej karty SD i upewniamy się, czy system plików na naszej karcie to FAT32. Jeśli mamy inny system plików na karcie, musimy ją sformatować jako FAT32. Teraz możemy wkleić nasze pliki ze schowka na naszą kartę SD. Kopiowanie może zająć trochę czasu. Gdy skopiujemy pliki na kartę, możemy ją odmontować, a następnie wyciągnąć z czytnika karty. Gdy mamy już przygotowaną kartę z narzędziem NOPS, możemy ją zamontować do naszego Raspberry Pi. A następnie podłączamy Raspberry Pi do monitora, klawiatury i myszki. Gdy mamy już wszystko podłączone, możemy uruchomić malinę, podłączając ją do zasilania. Podczas pierwszego uruchamiania pojawi nam się menu narzędzia NOPS, w którym możemy zainstalować wybrany system. W naszym przypadku zaznaczamy system Raspbian, a następnie klikamy przycisk Install. Zostaniemy jeszcze poproszeni o potwierdzenie zmian. Oczywiście zgadzając się na wprowadzenie tych zmian. Sama instalacja systemu trochę potrwa, dlatego warto zająć się w międzyczasie czymś innym. Gdy instalacja zostanie zakończona, zostaniemy o tym poinformowani komunikatem. Po kliknięciu na niego malina zostanie ponownie uruchomiona. Podczas pierwszego uruchomienia systemu Raspbian zostanie wyświetlone jego narzędzie konfiguracyjne. Za pomocą tego konfiguratora możemy ustawić kilka opcji, ale my zajmiemy się ustawianiem lokalizacji oraz włączymy opcję uruchamiania się Raspbiana do pulpitu. A następnie dodamy polską lokalizację dla naszego systemu. Wybieramy z długiej listy polskie kodowanie znaków UTF-8. Następnie jako domyślne kodowanie wybieramy polskie.
Jak już wspominałem, narzędzie posiada wiele możliwości zmian, m.in. zmiany hasła, zmiany nazwy hosta, czy włączenie modułu kamery dla Raspberry Pi. Te ustawienia, które wprowadziliśmy, w naszym wypadku całkowicie nam wystarczą. Teraz możemy ponownie uruchomić komputer z nowymi ustawieniami. Gdy system nam się już uruchomi, możemy zająć się podłączeniem go do internetu. Do podłączenia naszego Raspberry Pi możemy użyć zwykłej skrętki, wpinając ją do złącza LAN lub użyć karty Wi-Fi na USB, jeśli nie mamy możliwości podłączenia się poprzez kabel do naszego routera. Jeśli mamy możliwość podłączenia zarówno w jeden i drugi sposób, musimy sobie wybrać ten, który nam bardziej odpowiada. Gdy podłączymy nasze Raspberry Pi do routera poprzez kabel, powinniśmy mieć od razu podłączenie do sieci. Aby w łatwy i szybki sposób sprawdzić, czy jesteśmy podłączeni do internetu, wystarczy otworzyć przeglądarkę i wpisać w niej adres, np. picoboard.pl. Jeśli nie posiadamy możliwości podłączenia się poprzez kabel, możemy kupić Wi-Fi na kartę USB. Gdy mamy już podłączoną kartę Wi-Fi, możemy się zabrać za jej konfigurację. Aby podłączyć się do naszej sieci, możemy użyć konfiguratora Wi-Fi, który jest już zainstalowany w systemie. Po uruchomieniu konfiguratora przechodzimy do drugiej zakładki i włączamy naszą kartę. Klikamy następnie na przycisk Scan, aby wyszukać dostępne sieci. Gdy skanowanie sieci się zakończy, wybieramy naszą sieć, a następnie wprowadzamy do niej hasło. Po zapisaniu konfiguracji zostaniemy połączeni z naszą siecią. Informacje o połączeniu możemy zobaczyć w pierwszej zakładce naszego konfiguratora. Jak widać, jesteśmy podłączeni do sieci. I jak wcześniej, otworzymy naszą stronę internetową picoboard.pl, aby zobaczyć, czy rzeczywiście mamy dostęp do internetu. Jak widać, udało nam się skonfigurować poprawnie dostęp do naszej sieci Wi-Fi. Gdy mamy już połączenie z internetem, możemy zabrać się za instalację biblioteki WinRAR, za pomocą której będziemy sterować naszymi złączami GPIO w Raspberry Pi. Otwieramy terminal, a następnie pobieramy paczkę za pomocą narzędzia Git. Następnie przechodzimy do katalogu WinRAR. I uruchamiamy polecenie Build.
Opis instalacji znajdziecie w naszym artykule do tego filmiku na picoboard.pl. Po zakończeniu instalacji biblioteki możemy sprawdzić, czy wszystko się dobrze zainstalowało. Wystarczy w konsoli wpisać polecenie gpo-v, które wyświetli nam informacje i numer wersji biblioteki oraz dane autora. System Raspbian mamy już przygotowany. Teraz możemy zająć się podłączeniem zestawu stykowego do naszego Raspberry Pi. Pokażę zestaw stykowy, który widzimy. Zaczniemy od płytki stykowej, która posiada 830 pól, do których możemy wpinać układy, elektronikę oraz przewody. Pola płytki są połączone według pewnego schematu. Górne pola w poziomie są ze sobą połączone na całej długości. Zarówno czerwone, jak również niebieskie pola. Identycznie jest na samym dole. Tak samo czerwone są ze sobą połączone w poziomie. Tak samo niebieskie są połączone również w poziomie. Złącza po środku płytki połączone są pionowo i oddzielone od dolnych pinów złącz. W każdym pionie połączone ze sobą jest 5 złącz. Zaś w poziomie nie są ze sobą połączone. Tak samo jest na dolnej części płytki. Następnie mamy kolorowe przewody połączeniowe męsko-męskie. Przewody te posiadają z dwóch stron bolce, które można wpinać do płytki prototypowej. Kolejnym elementem jest moduł zasilający do płytki stykowej. Moduł przydaje się do zasilania zewnętrznego naszych układów, które wymagają większego prądu. Możemy za pomocą niego wprowadzać dwa napięcia do każdej z linii zasilających na płytce stykowej. Moduł możemy zasilać za pomocą złącza USB lub poprzez złącze DC z zasilaczem 7,5 V do 12 V. Na module znajduje się też włącznik zasilania. Napięcia 5 V i 3,3 V można ustawiać na zworkach na każdej z dwóch stron. Wyprowadzone są też po dwa piny 5-voltowe oraz dwa piny 3,3 V, do których możemy podłączyć również układy i elektronikę. Po wpięciu płytki stykowej na górnej i dolnej listwie mamy już zasilanie, takie jakie ustawimy na zworkach. Ostatnim elementem zestawu stykowego jest moduł ProtoPi Plus, dzięki któremu podłączymy piny GPIO z Raspberry Pi bezpośrednio do płytki stykowej. Moduł ten dostępny jest również dla starszych wersji Raspberry Pi A i B, który dostępny jest w sklepie bodland.com.pl. Moduł można podłączyć z Raspberry Pi za pomocą taśmy, która jest w zestawie. Tak spięty i przygotowany zestaw będziemy używać do tworzenia układów i projektów w naszym kursie. Na Waszą prośbę botland.com.pl przygotował zestawy startowe nie tylko dla wersji B+, ale również dla wersji B i A, które posiadają tylko 26 pinów GPIO. Zestawy te różnią się tylko dołączonym modułem ProtoPi.
moduł dla wersji A i B oraz moduł dla wersji B+, mają poopisywane złącza, dzięki czemu łatwiej będzie nam orientować się, gdzie jest wyprowadzony jaki pin.